Wyszedł serial z gry The Last of Us i pokazali tam klikera, który urzekł moje serce, więc dzisiaj wykonamy go w Blenderze. Bez zbędnych gadek mamy setup, oczywiście tablet, drugi kadr, siemanko, Asus ZenBook Pro Duo w dzisiejszym zestawieniu. Będziemy sobie robić wszystko w Blenderze i obejrzałem sobie trochę materiałów z Blendera. Przede wszystkim porobimy sobie skróty klawiszowe, porobimy sobie remesze, wszystko wam wytłumaczę, trochę jestem bardziej zaznajomiony z samym programem. Też niestety nie miałem czasu, żeby za dużo w nim robić, ale coś już bardziej wiem, więc lecimy. New Sculpting, będziemy sobie robili wszystko tutaj, dlaczego to wam potem wytłumaczę, ale na razie sobie rozciągnijmy tutaj na spokojnie, tak żebyśmy widzieli nazwy wszystkich tych narzędzi, spoko, dla mnie to będzie naprawdę wygodniejsze. I słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, wbijajcie do naszego Discorda Prozuraki, macie linka w opisie, ponieważ tam niedługo będę potrzebował 8 uzdolnionych rysowników, których będę chciał wziąć na wspólne rysowanie na jednej stronie internetowej. Będziemy po prostu tworzyć jedną pracę w kilku artystów, więc jeżeli umiesz rysować i chcesz wziąć w tym udział, to wbijaj. Oraz będzie spory event dla animatorów lada dzień. Myślę, że na początku lutego już to wystartuje, więc nie przegap, Prozuraki. Jest nas ponad 17 tysięcy, więc wbijajcie i dołączcie do ekipy. Pierwszy rzecz, jaki mamy, zanim w ogóle zaczniemy pracę, zobaczcie, klikamy sobie prawy na skrót i assign shortcut, pick. No niech to będzie jedynka u mnie, dobra. Clay strips na pewno będą dwójeczką, pyk. Tak, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Już mi to śmiga, więc super. Smoofa, bo to ono wiadomo, że jest potrzebne, więc będę na pewno potrzebował jeszcze graba, bo grabem będziemy rozciągali najwięcej elementów. I teraz tak, ja nie mam klawiatury numerycznej, więc mamy przypał. Ale ogólnie na klawiaturze numerycznej są też punkty patrzenia z góry, od boku i tak dalej. My będziemy po prostu klikali tutaj. I oczywiście Z to jest góra, Y to jest prawdopodobnie... Jeszcze się z tym rozeznamy, ale wiadomo. X, Y, no i chyba Z do góry. No i widzicie, mamy tutaj kurczę naszego pana klikacza. Ja go mam oczywiście na lapku. On jest jakby powiedzieć, to jest człowiek, który jest zainfekowany grzybkiem, wiadomo. I zauważyłem w wielu rzeźbach, które robili już ludzie, że jedynki są rozwarstwione i jakby stąd jest otwór gębowy już z tym grzybem. I ja bym chciał to odwzorować. Przestrzeń na oczywiście, że potylicę, na mózg, na to wszystko, co będziemy nakładać. Bo wiadomo, że głowa jest złożona z kuli, ale góra ma bardziej jajowaty kształt. Tył musimy dodać trochę formy, tak jak mówiłem. Grabujemy to sobie oczywiście. Musi nam to na razie wystarczyć. Dobra, mamy dobry początek, słuchajcie. Niestety pod kółkiem myszy mamy rotate view, a nie mam podłączonej myszki. Co teraz? Przydałoby się jednak tę mychę podłączyć, co nie? Od mętach znalazłem jakąś mychę, więc zobaczmy, czy będzie śmigać. Załadowało się, więc chyba jest ok. Kabel chowamy z tyłu, to nie jest ważne. Nie musimy mieć jakiegoś mega tutaj tematu, jeżeli chodzi o myszkę. Mamy nasz front. Ja już widzę, że w naszym froncie brakuje trochę kształtu, jeżeli chodzi o samą gębę, tak żeby ta czaszka wyglądała w miarę ludzko. Dobra, nie zajęło to dużo czasu. Wiadomo, że głowa nie jest perfekcyjnie odwzorowana i symetryczna, bo robiłem to ręcznie, ale myślę, że wystarczy na potrzeby naszego projektu. Specjalnie ściąłem sobie dół z tego względu, że chciałem tutaj wmontować szyję. Oczywiście, powiem tak, widziałem poradnik zrobienia głowy, z tym, że gość robił tę głowę chyba przez 9 godzin. I wiadomo, że przez 9 godzin można by zrobić cuda w takim programie. Aczkolwiek ja nie mam 9 godzin i planuję na to poświęcić tak z 3. Z tego względu, że chcę zobaczyć, czy w 3 godziny uda mi się uzyskać ciekawy model już z tą wiedzą, którą mam. Teraz tak, bo F, M jak maska, ok. Trzeba było zaznaczyć tutaj, w porządku. Zaznaczam sobie maskę oczywiście, czyli zakolorowuję po prostu ten etap tutaj. I to było wtedy grabem, a grab jest... pod ikonką, już wam pokazuję. Tutaj, move. Biorę move'a. I rozciągamy to, zobaczcie. Dokładnie. Pyk. Ojęte. Mamy to. Okej. Jeżeli chodzi teraz o tył, ja bym tymi stripsami klejowymi troszkę dodał tutaj, tylko oczywiście na mniejszym pędzlu, wiadomo, nie świrujmy tutaj. Taką serdeczną 30. Dodałbym więcej tej głowy z tyłu, nie? Czyli domodelowałbym tej łeb. Oczywiście ja co jakiś czas będę wszystko smoothował na wysokim radiusie z tego względu, żeby to wygładzić i żeby nam remesz nie zniknął, żeby to było cały czas w małych wokselkach, dobra? Dobra, jest kosmitopodobny łeb, który nam teraz będzie pięknie współpracował z tym, co my chcemy zrobić. Oczywiście, że jeszcze zwiększy sobie radius, troszeczkę z tej strony jest za mocno, więc ja to po prostu wciągnę. Ja teraz bym zaczął się skupiać na górze. Wiadomo, że klata byłaby fajniejsza, gdyby była zbudowana,
ale raczej głównie nam chodzi na twarzy tutaj, prawda? Dobra, ja myślę, że tak, clay stripsy i clay stripsami zaczniemy nanosić powolutku, małym radiusem najpierw tutaj te grzybki u góry. Gębę, to musimy tak, zwężyć poliki mocno dosyć, widzę. Nawet nie musimy tego robić doskonale, bo ja widzę, że ona jest taka jakby w łuskach, więc ja nawet chętnie ją tak podziurawię. Dobrze, bierzemy narzędzie Draw Sharp i po prostu drążymy dziurę. Mam pewną teorię, bo co z tego, że mam dyntopo, jak tego nie włączyłem? Teraz mam dopiero włączone dyntopo. Pewnie czyta się to jakoś inaczej, ale wiadomo. I w tej chwili, jak mam to włączone, ile mam włączone? Nie, 0 pikseli, to jest za dużo, 0,5. Dajmy sobie 3 piksele. Tyk. Dokładnie, to wygładzając będzie mi działało. Słuchajcie, ja wam pewnie obetnę kawałek, kiedy się z tym męczyłem. Pamiętajcie, że jeżeli macie to dyntopo, to włączcie to tym ptaszkiem. Dobra, teraz możemy się zająć już modelowaniem, więc ja teraz tak. Na spokojnie sobie wytoczę tutaj, gdzie powinna być szyja i gdzie te grzyby się powinny zaczynać. Wiadomo, pyk, pyk, pyk. To możemy wygładzić, więc wszystko sobie wysmufujmy elegancko. Więc dajcie mi teraz moment, ja się zajmę już takim faktycznym modelowaniem i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Siemano, mamy sam początek modelowania już takiego konkretnego i niesamowicie przydatnym narzędziem okazało się narzędzie Blob, którym dodawałem te całe warstwy tych grzybni, tych zmutowanych elementów na głowie i mam wrażenie, że zaczyna się to prezentować bardzo dobrze. Na tym etapie już zacząłem teksturować, dodawać żyły, wybrzuszenia i zagłębienia na tych grzybach, tak żeby nie były one taką jednolitą formą. I pomału się będziemy zbliżali chyba w stronę końca. Wykorzystałem narzędzie Blob, nie wspominałem o nim wcześniej, ale bardzo, bardzo fajnie się sprawuje do dodawania takich właśnie dużych struktur, z tego co zauważyłem. Tył jest na razie zrobiony w ten sposób, ja raczej nie będę tego wykańczał całego tutaj, tego względu, że jeszcze nie skończyłem kursu, a chciałbym zrobić full teksturowanie w Blenderze, kiedy będę już po kursie, żebym mógł wam to fajnie przedstawić, dobra? Tak realnie obstawiam 40 minut. Jeszcze ząbki trzeba będzie dodać, tutaj tę wnękę powiększyć, żeby była naprawdę dobrze widoczna. Nawet chyba teraz to zrobię. Tu już poszła zabawa na całego, czyli pełno teksturowania, dodawanie żył, tworzenie tej wnęki między jedynkami, żeby się ta gęba rozciągała od wewnątrz, tak jak u faktycznego klikera z gry czy z serialu. Na tym etapie możemy sobie wrócić, już jestem w zupełności spokojny, że to będzie dobrze wyglądało. Udało mi się tymi blobami bardzo fajną teksturę żył uzyskać i całych tych, nie wiem, kwiatów, tych kurde grzybni. Jak porównuję sobie do wzoru i to co mam tutaj, to jest naprawdę, naprawdę chyba nie najgorzej. Wiadomo, że u mnie się tak nie rozchodzi z środka, z gęby i musiałbym tę sekcję tutaj całą poprawić i teraz się tym zajmuję. Tak mi się wydaje, że jakbym posiedział dłużej w Blenderze, to byłbym w stanie robić naprawdę fajne rzeczy w 3D. Wiadomo, że to jest tylko zabawa w tej chwili i za dużo tutaj jeszcze nie potrafię, ale widzę, że... i tak już potrafię dużo więcej niż na początku, jak trochę błądziłem i będę się chciał w to zagłębiać, żeby to tylko ewoluowało. Też starałem się zrobić dziąsła i zęby, aczkolwiek no, powiem wam tak, robiłem to blobem, porobiłem sobie takie powiedzmy domki jak klocki Lego. Starałem się je wygładzić narzędziem flatten. Potem oczywiście, że draw sharpem starałem się wyrównać dołki, wyrównać rowki i w miarę możliwości wszystko zesmufować. Czy mi to wyszło? Oceńcie sami. Aczkolwiek ja i tak jestem zadowolony, jak bardzo udało mi się to wszystko zorganizować w tej formie. I tak naprawdę zamknąłem cały model w godzinę 30, więc naprawdę, naprawdę czas niezły. Następnym razem postaram się znaleźć powiedzmy 5 godzin i wymodelować coś naprawdę, naprawdę wysokich lotów. Oficjalnie uważam ten projekt za skończony. Dałem z siebie tyle, ile potrafiłem zrobić na chwilę obecną. Widzę, że jest jeszcze dużo niedoskonałości, jak chociażby tutaj kurde te dziąsła i zabawa z zębami. Dolne, no wiadomo, wyglądają jak wyglądają górne tak samo. Starałem się, żeby była ta przerwa między nimi i myślę, że pod tym względem wygląda całkiem spoko. Zrobimy go pod skosem, tak o sobie puścimy render, pyk. Wrzucę go dosłownie na 10 minut do Photoshopa i wracam do was, jak już będę miał wykończoną całą pracę z kolorami. Mamy końcówkę, całą rzuciłem do Photoshopa i oczywiście na nakładce robiłem sobie gradienty i zacząłem nanosić odpowiednie barwy, czy to czerwień wokół gęby, czy dół bardzo przeszarzały, taki zmarnowany, taki sino-fioletowo-zielony, nawet nie wiem jak to nazwać, chciałem żeby wyglądał jak trup. Wyjaskrawiłem zęby, przyciemniłem wszystko co miało zostać przyciemnione, nałożyłem cienie, wyjaskrawiłem, wykontrastowałem i poprawiłem render całości na koniec
i w ten oto sposób prezentuje się gotowa praca. Voila, to jest skończony klikacz spod mojej ręki, łącznie zeszło mi się na nim, no, 2 godziny z 15 minut, więc mam wrażenie, że i tak jest niezły efekt jak na taki czas. Dajcie znać, czy mi się udało i dajcie znać, co mam wymodelować w kolejnym odcinku. A jeżeli chcecie taki pełnoprawny odcinek z Blendera, to musicie dać mi trochę czasu, żebym się podszkolił, ale i tak mam wrażenie, że na przykładzie tego modelu już potrafię znacznie więcej niż ostatnim razem. Dzięki za oglądanie, łapki w górę mile widziane, komentarze mile widziane. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Cześć!